Dzień dobry, czy to pan profesor Andrzej Frydrychowski? Panie profesorze, Jerzy Zięba się kłania z tej strony. Panie profesorze, pozwoliłem sobie zrobić taki apel do premiera i do ministra zdrowia, żeby skontaktowali się z panem ze względu na przerażającą tą historię, która się w tej chwili dzieje wokół tego koronawirusa. Nie mówiąc szczegółów oczywiście, ale czy pan potwierdziłby to, że u osób, które są chore na koronawirusa, a w szczególności u tych osób, które już są w stanie bardzo, bardzo ciężkim, na ojomie walczą o swoje życie, czy da się im jeszcze pomóc? Znaczy, myślę zdecydowanie, że tak. Ja może bym w ogóle troszeczkę uzupełnił moją wypowiedź, która była ostatnio, parę dni temu nagrana. Mianowicie mówiłem o mechanizmach przeciwstawiania się chorobie. A więc, jeżeli mamy stan zapalny, to wiemy, że mamy olbrzymią ilość wolnych rodników. W związku z czym musimy te wolne rodniki wymieść. Między innymi są to antyoksydanty, takie jak witamina C, czy astaksantyna, czy inne. Nie ma to znaczenia. Jeżeli mamy obszar zapalny, czyli podajemy również środki działające przeciw zapalnie, z takim środkiem, który my stosujemy, jest na przykład DBSO. I te informacje nie są wzięte z rękawa. Zarówno pan Zięba, jak i ja opieramy się na bogatej literaturze naukowej. Na przykład o samej wodzie utlenionej, jeśli ktoś by długa uprzejmie zerknął do PubMedu, to mamy ponad 65 tysięcy publikacji. W związku z czym nie jest to wzięte z chmury. Natomiast w chwili obecnej, kiedy mamy zagrożenie życia, szczególnie osób starszych, osób schorowanych, na których nakłada się dodatkowa infekcja wirusem, należy szukać innych rozwiązań. Sytuacji, których medycyna nie zna. Ale nie zna nie oznacza, że ich nie ma. Dzisiaj czytałem, że pojawiła się informacja o przywróceniu do sprzedaży rachiny, czyli środka stosowanego kiedyś przeciw malarii, a mającego olbrzymie działanie uboczne. Tak, ile to uzyskuje akceptację i zezwolone jest na produkcję. Dlaczego nie zastosować środków, których tych działań ubocznych nie mają? Jeżeli pan premier czy zespół kryzysowy chciałby skorzystać z mojej wiedzy, to ja jestem oczywiście do dyspozycji. Może warto podyskutować o innych metodach, tak zwanych pseudonaukowych, a mających szeroką, udokumentowaną skuteczność w literaturze. Ja swoją wiedzę oddaję. Jeśli pan premier czy zespół chce skorzystać, proszę bardzo, jeśli nie, no to już jest, powiedzmy, ich decyzja. Właśnie, panie profesorze, ja bardzo dziękuję właśnie za to oświadczenie. Ono pójdzie za chwilkę w sieć, ale tu chodziło mi tylko o potwierdzenie, że swoją wiedzę i doświadczenie stawia pan do dyspozycji premiera i ministra zdrowia. Tak jest, moja wiedza nie jest moją wiedzą prywatną, moja wiedza ma służyć ludziom, i o to chodzi. Właśnie, bardzo dziękuję, jeszcze raz dobrej nocy życzę. Dziękuję.